Więc ja nie rozumiem, dlaczego komuś zależy na niszczeniu nieustannym tego kraju. Dlaczego jak jakimś potężnym wysiłkiem buduje się te parki narodowe, stwarza się tą strukturę i ktoś potem to rozpierdala po prostu. Prowadząc asfaltówę środkiem, kurwa, przemarszy szlaków zwierząt najdzikszych, najwspanialszych, najpiękniejszych. Żeby przejechać rysia na przykład. Ja tego nie rozumiem. Jest to tak absurdalna decyzja. Ja tu mieszkam 30 parę lat w Beskidzie Niskim. I podobno ta droga, ta dłuższa o 3 kilometry jest zagrożona gdzieś tam w Kotani powodzią. Do cholery, ja tam nie widziałem nigdy powodzi po prostu. Nie rozumiem. To jest absurdalne, to jest wrogie wobec tego kraju, wrogie wobec tego narodu. I ja również apeluję i chcę, żeby te słowa usłyszał Jarosław Kaczyński, bo nic mnie z nim nie łączy. Ale on ocalił ostatnio, zdaje się, 130 dzikich krów. To niech on ocali jeszcze parę rysia, parę watach wilków. Bardzo, panie Jarosławie, poproszę o współpracę w tym względzie. To mówiłem ja, Andrzej Stasiuk.